Witam was serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w Hydronir, kochani, wróciłem, to jest dużo powiedziane. Zaraz wam wszystko wyjaśnię, co tam się ze mną działo, dlaczego nie było odcinków i tym podobne, ej. No właśnie, to jest mój pierwszy dzień, a ja nie pamiętam dokładnie, jak się w to grało. Musicie mi wybaczyć chwilowe zawahanie, zakręćmy to, żeby nie marnować wody. I tak, nie będziemy się tutaj zbytnio rozczulać, tylko od razu wam powiem, co się dowiedziałem. Tutaj możemy sprawdzać oczywiście stan maszyn, które będziemy mieć wkrótce. To akurat downioskowałem z komentarzy, które pisaliście. Wagę jak najbardziej da się sprawdzać, tylko wagę sprawdza się wagą, a wagę można kupić w innym mieście. I myślę, że dzisiaj sobie oczywiście pójdziemy do tego nowego miasta. Zobaczymy, co tam mamy do dyspozycji i wtedy dopiero zdecydujemy, czy ją kupimy, ale pewnie ją kupimy. Dobra, czyli tak, tutaj widzę, że mam też tapki. I ja chyba to tutaj robiłem w ten sposób, że wkładałem bodajże złoto, to wszystko jest złoto, prawda? Ruda złota, tak. I przytapiałem w jedną sztabkę. Przytapiałem to w jedną sztabkę. Kurde. Nie trafił, żem. Dobra, kolejne. Kolejne. Pyk. Odlewamy. I jest sztabka. No i to sobie przy okazji odlejemy. Ja was przepraszam za mój głos, ale ogólnie jest problem taki ze mną, że nie mogę nawet nosa sobie wydmuchać. Wiem, że to śmiesznie brzmi, no ale niestety nie mogę. I tak jak wam właśnie mówiłem, jest to mój dopiero pierwszy dzień tak naprawdę w domu po szpitalu, w którym spędziłem w sumie czas od wtorku. Od wtorku. I to właśnie dlatego nie było odcinków. Bo wylądowałem w szpitalu z ostrym zapaleniem wyrostka robaczkowego. To jest bardzo zabawne. I powiem wam osobiście, że w sumie to tak się zaczęło dosyć niewinnie. Bo ja ogólnie pracuję na dwie zmiany. Czyli od 6 do 14, ewentualnie 14-22. No i w tym tygodniu akurat mi wypadała zmiana druga. Ile tam to wyjdzie? Co? 128? No ja sobie robicie. Ile to złoto? Ale dupa. Ale dupa. No dobra, może to starczy. No właśnie, no i się obudziłem o godzinie 8.30 i tak sobie myślałem, mówię, kurczę, no przydałoby się nagrać jakiś odcinek dla was na godzinę 18. Ale już od tej 8.30 tak czułem, że coś jest ze mną nie tak. Tak jakbym, wiecie, jakaś grypa czy coś. Mówię, kurczę, no nie dam rady, chyba dzisiaj odcinka po prostu nie będzie. Napiszę wam o tym, że jakoś nadrobimy sobie to w najbliższym czasie. I nagram go po prostu, jak przyjadę z pracy tam o godzinie 22 czy 23. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że po prostu zjadłem sobie jajecznicę. I poszedłem spać. Wziąłem oczywiście polopirynę, tak chyba. Albo aspirynę chyba. Jakieś tam przeciwbólowe i poszedłem w gimę. Obudziłem się o godzinie 13 zrany potem. Troszeczkę lepiej się czując faktycznie. Ale już wiedziałem, że do pracy nie zdążę na tą godzinę 14, więc stwierdziłem, że już nawet nie będę jakoś się tam super szybko szykował. Tylko już powolutku się tam wykąpię, wiadomo, wyjadę. I nawet jak tam to pół godzinki się spóźnię, to się może nic nie stanie z firmą. Dobra, chwilowe cięcie oczywiście musiałem zrobić, standardowo. Nagrywam to w sobotę, więc oczywiście domownicy są w domu, więc czasem muszę niestety jakieś interakcje podejmować. No i tak sobie wyjechałem bodajże pół do drugiej, może za 15 druga. I niestety trafiłem na korek, już podczas tego korka w samochodzie już czułem dosyć mocne rewolucje żołądkowe. Już oczywiście ten żołądek normalnie nie nawalał. Na początku nie sądziłem w ogóle, że to wyrostek może być.
Ale już czułem, że coś jest nie tak. No i dojechałem do prasy. I już niestety nie wytrzymałem. Już ledwo, że tak powiem, patrząc na oczy, wziąłem samochód i pojechałem do szpitala. Dobra, widzę, że tu możemy sprzedawać rzeczy. Niestety kupić chyba nic się nie da. Pojedziemy sobie do innej wioski. No i pojechałem do pewnego miasta. Dokładnie to do Siedlec, bo ja właśnie mieszkam między Warszawą a Siedlcami. W Siedlcach mnie przetrzymali oczywiście na SOR-ze 4 godziny, co jest śmieszne, zwijając się z bólu. Z podejrzeniem właśnie rozlania wyrostka robaczkowego. Więc szpital w Siedlcach jest po prostu świetny. Ja pracując normalnie na etacie, płacąc podatki, to bardzo wysokie podatki, no, zwijając się z bólu, nie miałem pierwszeństwa nad osobami pijanymi, które przyjeżdżały karetką, które były tam, nie wiem, zbierane z ulicy i potrzebowały kroplówki. No i na tym wózku inwalidzkim sobie tam siedziałem 4 godziny, byłem z bólu naprawdę, no, na maksa, jak nigdy. Ja jestem dosyć odporny na ból, ale no to był ból niesamowity. Po 4 godzinach wzięli mnie na korytarz. Posiedziałem sobie na tym korytarzu kolejne 4 albo i 6 godzin, już nawet już potem nie pamiętam, wiecie, to już po prostu amok był. Dostałem po 4 godzinach na pewno pierwszą kroplówkę. Kurde, mapę mogłem wziąć. Mogłem mapę wziąć, wiecie. Dostałem kroplówkę pierwszą. W ogóle naprawdę, żebyście nie zrozumieli mnie źle. Ja nie jestem osobą, która dyskryminuje jakąkolwiek rasę czy narodowość. Ale w szpitalu w Siedlcach po prostu jest mega dużo osób pracujących tam, lekarzy z Ukrainy. Więc nawet już komunikacja była ciężka między mną a lekarzami. A dodatkowo jeszcze, nawet tanie są te samochody, 550? Nie jest drogie. Jest 80. A dodatkowo pan doktor, który był aż taki miły, że robił mi test po prostu, wiecie, taki, czy ten wyrostek, czy to jest wyrostek, czy nie. Po prostu przypierdolił mi jednym słowem ręką w to miejsce. W ogóle tak niechlujnie, wiecie, nie zważał na to, czy to może być wyrostek, czy nie. Po prostu przyjebał z nienacka. I nawet nie patrzył, kurwa, czy potem to się rozlało coś, czy ja umieram, czy nie umieram. Po prostu tak, to wyrostek i sobie poszedł, kuj. I o godzinie 22 dopiero stwierdzili, że kurczę, no nie mamy miejsc. Nie mamy miejsc w szpitalu. Ja już oczywiście byłem, no mówię, już po prostu ledwo żywy. I przyjechaliśmy tędy, zjechaliśmy tu i chyba jesteśmy teraz tutaj. Albo tu. Albo tu. Sortownik ręczny, garnek, lejek. Aha, ale ten lejek nas nie dotyczy. Jedz. Ale chcę wagę. Korki, nie korki, haki zaworu. Waga? Waga, jest, 46, kupujemy. No i dopiero około 22. Byłem łaskawie poinformowany, że ej, no wiesz co, w sumie nie mamy miejsc dla ciebie. Musisz sobie radzić, tam podzwonimy jeszcze po szpitalach, ale no raczej tutaj i tak się nie będzie. I dopiero przewieziono mnie do szpitala w Łosicach. Naprawdę przemiła obsługa w tym szpitalu. Pierwszy raz się spotkałem w czymś takim w szpitalu publicznym, żeby było tak przyjemnie. Chociaż nie powiem, obawiałem się robienia takiego zabiegu. Co prawda, no mówię, no nie było źle. Widać, że szpital potrzebuje dosyć sporo remontu i tak dalej, ale naprawdę nie było źle. Długa świetna. I dopiero właśnie w środę zrobiono mi zabieg wycięcia wyrostka robaczkowego. Ej, bo ja się pogubiłem trochę. Tędy szliśmy, tu były samochody, dobra, już wiem. Już chyba wiem. No i tak to właśnie wyglądało, tak to właśnie wyglądało. Nie jadłem od 3 dni. Same kroplówki.
Niestety nie miałem robionego tego zabiegu laparoskopowo, więc to wszystko mi oczywiście tam się odzywa. Nie mogę nawet kaszlnąć, a co dopiero wydmuchać nos. Bo to wszystko w podbrzuszu oczywiście chodzi. Więc jeżeli po prostu naprawdę będę się gorzej czuł, nie zdziwcie się, że po prostu może nie być odcinka danego dnia. No, staram się naprawdę. No mówię, jestem od dwóch i pół dnia w sumie. Czy trzech. No, 2,5 dnia. Nawet niecałe. Jestem dopiero po zabiegu, więc no, mam swoje możliwości ograniczone. Czekajcie, bo się trochę pomyliłem. Dobra, potem ci przyniosę, tylko i tak muszę teraz sobie ogarnąć tą uwagę do końca. No i myślę, że zbieramy teraz około 600 piorki, a może i nie? A może w maszyny zainwestujemy? Może to nie byłoby głupie? Może inwestowanie w maszyny wcale nie jest głupie. No więc, a jeszcze dodatkowo właśnie, od wtorku zaprzestałem palenia papierosów całkowicie, po 10 latach palenia elektryków, zaczynając od największej mocy. Więc również jest to dla mnie jakiś tam wyczyn, że w końcu nie palę. Nie wiem jak długo, nie zarzekam się, nie wiem czy w ogóle przestanę, ale postaram się przynajmniej jak najdłużej zobaczyć, czy ma to jakiś wpływ na moje zdrowie i samopoczucie. Na razie ciągnie troszeczkę, ale daję radę. A jeszcze tak, ani kawy pić nie mogę, ani żadnych smażonych rzeczy, same jakieś tam papki, nie papki, woda i tyle. I to jest całe moje jedzenie, więc więc naprawdę jest dla mnie ciężki okres w tej chwili, jeżeli chodzi o przeżycie. Jedynym aspektem takim dobrym jest to, że no, będę miał dużo czasu na nagrywanie odcinków, bo dostałem zwolnienie na miesiąc. Więc powolutku mogę sobie posiedzieć. Może nie, no, na pewno nie będzie jakieś tam przesiedywanie przy tym komputerze non-stop, ale powoli jakoś te odcinki mogę sobie ponagrywać. Przynajmniej tyle, ile dam radę. Dobra, więc przez drogę całą historię wam opowiedziałem, jak to wyglądało i dlaczego mnie nie było. Wróciliśmy na miejsce, dałeś mi wagę. Pary samorodki, sztabki, biżuterię i bronie, świetnie. Świetnie. No więc tak, jak my to robiliśmy? Pamiętam, że tutaj musi być odkręcone. Ale to chyba też tu powinno być. To powinno być tu. A jak się to odkładało? W ten sposób. Ale ja nie chcę tak. Nie. Tu trzeba wyrównać. Witam się, nie jąkaj. Da się. Pyk. Ten stojak na narzędzia trzeba definitywnie wykupić, bo odkładanie tych narzędzi to jest też to nie za fajne. Też nie jest za fajne. Nic się nie wiadomo, w którym miejscu możemy w ogóle to odstawić. Bo on ma tam swoje jakieś fożki. Wszystko myli. Jeszcze się wszystko myli. Dobra. I zaraz zobaczymy, czy faktycznie to działa tak, jak powinno. Widzę rudę złota. Waga 87, czy to jest koszt? I teraz sztabka 1587. 1787.
No to faktycznie jest różnica. 87. Ta ruda złota 82. Czekajcie, sobie to muszę gdzieś zapisać. Ja was przeproszę na sekundę. 16,82,082. I tutaj mamy. Łączy? Tak, to się łączy. 17,87. I tu jest 17,87. 7,87. I zobaczymy, czy jak my to przetopimy, to to się połączy. Dobra. Byś trafił, Shira, to by było dobrze. No, na to by wychodziło. Na to by wychodziło, gdzie są moje notatki. Notatki. Ja już wam mówię. Tak, to by wychodziło właśnie tak, jak mówię. I do 69. Dobra, czyli rozumiem, że nie oszukują nas w ten sposób. Myślałem, że nas oszukują, ale chyba jednak nie. O nie, znów coś wysądzę, główienko. Ale musimy sobie coś ogarnąć do automatyzacji, po prostu jak musimy tak klikać, to idzie się w głowie zakręcić. Idzie się w głowie zakręcić. Ej, zły klawisz. Teraz już w ogóle dramat. Ile ten ty w ogóle chciał kilo? To jest pytanie. 26,5. 26,5. Dobra, zrobię to tak. Opa. Złotko, dalej lecimy. W ogóle wam właśnie obiecałem tego Hydronira, ale... Ale weszła ta gra z tymi, z tym podbojem Marsa i tak jakoś nie było okazji. Więc stwierdziłem, że pierwsza gra po moim powrocie to właśnie będzie Hydronir. Żeby wam to od troszeczkę odpłacić. 384. Nie no, to jest za mało definitywnie. 5 kilo, 5,5 kilo złota. Im więcej. Chyba, że polecimy z tymi sztabkami, żeby sobie zrobić automatyzację. Jakąś automatyzację. Teraz jest ciężkie tak kopać i kopać i kopać. Mamy żelazo. Hopsa, hopsa. Trzeba zobaczyć jeszcze średnią na przykład wagę właśnie żelaza i czy da się to żelazo delikatnie ze złotem pomieszać i na przykład, nie wiem, uzyskać jakąś większą cenę za takie mieszanie. To było ciekawe. Ile kilo to wyszło? 72. 6 kilo. 72 ceny. No to bez rewelacji. Zobaczmy jeszcze tą automatykę. Jak to możemy sobie przetopić. Pyk.
Połóżmy sobie tu. Gdzie ja włożyłem tą sztabkę? To jest pytanie za milion punktów. Tu jest. A jaki to będzie łączny koszt? Weźmiemy 3, no niedużo, ale... Prawie 200 plus tamto resztę, co mamy. Właśnie, pytanie, gdzie ja to zostawiłem? Na wodzie. Plus 98, no to chyba będzie tej kasy. Trochę tej kasy będzie. Wiertło skutego żelaza. Wiertło kasy. Pierwszy działa szybciej i ma lepsze ciśnienie wody. I żniwiarka skutego żelaza. Żniwiarki poziomu pierwszego rozbija kawałki ziemi na surowce. Uuu. 332. To dużo potrzebujemy. Co ty chcesz? Ale nie mogę miskinie zupy robić. Zespół też nie mogę. Kurde, no. No nie, no i tak nie kupimy tego. Jeszcze. A czekajcie, dajcie mi sekundkę, jeszcze ja zobaczę, ile mamy w ogóle już odcinka. Ja to chyba wytnę. Bo zrobiłem tam delikatne cięcie. I teraz sam się troszeczkę pogubiłem. Nie widzę tego. Szczegóły? 5 minut, dobra. Dobra, kopiemy dalej. Chciałem dzisiaj pokazać przynajmniej właśnie część tej automatyzacji. Jezu, czemu tu są dwa przyciski inne? Jak to jeszcze nie leci, świetnie. Dobra. Jezu, że tu nie da się przypisywać tych rzeczy do jakiegoś, nie wiem, paska czy coś, to jest naprawdę słabe. Ja rozumiem, jak to miało właśnie wyglądać, ale jest to niewygodne. Po prostu. Pyk. Ze dwa przedmioty można by było w sumie tak sobie wsadzić, wiecie, do jakiegoś ekwipunku czy coś. No. Myli mnie się. To duża przerwa od Hydromir. Idziemy głębiej. Dobra. Ops. No. No, Shiro. To jeszcze trzeba zabrać, bo widzę, że tam kubkę ziemi nawaliłem. O, właśnie. Teraz inaczej to stoi. O. Dobra, może tyle starczy. A może nie. No trochę i te masku poleciało. Najpierw złotko. Opa. Jeszcze potem będę musiał przeliczyć, czy kilogram złota jest warty tyle samo, co na przykład kilogram żelaza. Złoto? Nie, ruda kolitium.
No i tu jest 7 kilo. I łącznie już tu będzie tego złota trochę. Sztabki jakieś grubsze się robią. I to już 253 kosztuje. Dodajemy chyba dalej. Rudę ile kosztuje? 11. Żebyśmy wagi nie zabierali, to by było dobrze. I zobaczymy. Aha, tylko no właśnie. Z tej strony. $34 za kilo 30. To było chyba najdroższe. Za 251 za jedno. I to za rudę. Kilo 48. No właśnie, nie wiem czy ja tego nie spartolę. Wiecie ile tam było? Kilo 48. To ile? 0,3. Ja nie chciałem tego. Kilo 48, no to spróbujemy coś zrobić, nie? To już 1,5 kilo. 1,2, dobra, to połączmy sobie 1,2. I z tym. Zobaczymy, jak sztuka wyjdzie. Stawka żelaza. Co już jest tylko 14? Lipa. Ej, wyszło kilo 2. Dziwne. No niestety straciłem koło 300, no trudno, no słuchajcie. Uczymy się gry dopiero. Zobaczymy też, czy da się jakoś te surowce, nie wiem, mieszać. Może tutaj waga naprawdę ma znaczenie. Może jakieś triki z Ameryki. Poznamy. No wyszło? Znalazłem. Z jedną rudę złota jeszcze wykminić. Tylko może cięższą. A na razie samo żelazo. O. No żelazo, przestań. Jest dna. No przestańcie mi to żelazo dawać. Jest. I ta ruda ma kilo, no prawie 1,5 kilo. Ta ruda ma 1,46. A ta ruda ma 0,3. Ile 46? 0,3 0,6. No to będzie taka 1/3 prawie, że 0,3 i to jest 0,3, tak? 0,64. Kurde, nie bierzmy tej wagi. Było to. To jest kilo 4. Było 0,3 jeszcze jedna. Jest 0,3, mamy równy 0,6. 0,6 na kilo 46. No to tak wiecie, no teoretycznie. Widzę, że żelaza wyszła. I to bardzo mała.
i 0,6. Tak jakby niweluje wszystko. Nie da się mieszać po prostu żadnych, wiecie, surowcy. Zawsze wychodzi ci mniejsze. Szkoda. Jest jeszcze jedna ruda złota, coś jeszcze chcę sprawdzić. 0,3. Ale to nawet nie ma sensu, skoro waga nie rośnie. No, to nie ma sensu, skoro waga nie rośnie. Nie da się mierzyć surowcem, niestety. Kilo 24. Ziemia? Skąd ta ziemia się wzięła? Nie wiem. Kurde, no sporo straciłem kasy. Mordując tam ten surowiec, niestety. Ale nic nie zrobię już. Więc to jak musimy kupić, oj musimy. Wiecie, ja rozumiem, że brak możliwości mieszania tych surowców to jest właśnie po to, żeby nie zgamebreakować tej gry. Wtedy byłoby to dosyć, no, takie łatwe do zrobienia. Nie oszukujmy się. Dobra. Zbieramy naprawdę. No nie to. Czy to wziąć jeszcze nie da się. Tu skrawek gdzie? Mi, no właśnie. Okej. Myślałem, że coś fajnego wyleciało, ale nie. To był tylko ten wskaźnik różowy. Tylko jak my mu zrobimy to ze złota, to czy to da nam więcej kasy? Uuu, to rośnie. Naprawdę wydaje mi się, że ta sztabka jest większa. Znacznie. 21,5 kilo. Nie to chciałem. Dobra, no to może zrobimy tego questa dzisiaj jeszcze. Co to jest za materiał? Nieoczekiwany onyks. Wypuszczkowany. Ile on kosztuje? Ej, dobra, trochę kosztuje, ponad 200. Tak, czy my coś z tego możemy zrobić? Z tego miecz. Pierścień. To można zrobić żelaza i właśnie z tego onyksu. I tak zrobimy. Przestań irytować. Dobra. No mało brakuje do tych 25 kilo. Nawet nie mogę przesadzić zbytnie, tam chyba chciał 25,5 kg.
Do dziury żeśmy ładno wyjebali. Oj, tam sporo surowców poleciało. Widzę jakiś nowy minerał, szmaragd, okej. Okay. I tego złota trochę jest, trochę jest. Naprawdę. 2182 i 222. I dwa. Kurde. Weź no. Ile ty chciałeś? Wejścia 6,5 nawet. No to możemy przytapiać jeszcze. Jeju. To jest irytujące. Da się to postawić? Nie da się niestety. Ale to wylejmy może. Jest sztaba za 22,8 kilo. Ale możemy jeszcze przy okazji do żelaza też trochę pierdyknąć. I pamiętajcie, jeden surowiec, czy jeden gatunek surowca, jedna sztabka. Nie da się mieszać, nie da się robić żadnych, wiecie, domieszek. To nic nie daje niestety. To nic nie daje. Nie wiem, że nawet jeszcze miałem. Jeszcze tu było żelazo. Tu było. Rzeczy gubię jak nie wiem. Dobra. Ile to waży? 22 kilo, to niedużo. Jakbyśmy obie sztabki sprzedali. Jezu. Irytujące. 820, 44,5 kilo. Dużo. Dużo, dużo. Wlejmy jeszcze to. No, trochę żeśmy wykminili tej kasy. Dobra. Ale lecimy dalej, bo tu nam brakuje jeszcze 26,5, no to trochę jeszcze brakuje. No mówię, chcę zrobić tego questa jeszcze dzisiaj, przynajmniej. Szczotka. I lecimy z koksem. Dobra, ej, nie bierzmy tego. Świecące główienko wyleciało chyba. Dobra. Tu. Tu.
O, Ekilak Spike, co się dzieje? Halo, gro, nie crashuj! Gro, nie crashuj. Nie wiem, co się stało, ale gra nie skraszowała, dziwo. Byś tak Spike'a złapała. Głębiej, głębiej. Kop dziurę, kop dziurę. Jak w Ed, Ed, Yedi. Pyk. I pyk. Dobra, zobaczmy, ile tego tałataństwa nam tam poleciało. Coś ciekawego. O, jest ta ruda. Jest to bardzo przyjemna ruda. Aż sprawdzę, czy nie mam na pewno żadnego. Nie mam nic, dobra. Ona jest mega droga. Miałbym już dwie. No ale cóż. Ona sama podwoi ten wynik pewnie. Nie, nie jest jakoś super droga. Dużo mało kilo. Ta, 0,45. To lipa. To lipa. A ja też kurde nie sprawdziłem, ile ja tam mam kilo. Jezu, ale to mogłem zwalić teraz. Ale to mogłem zwalić. Jak będzie 26,5 ponad, to... Ja pier... Zobaczymy, czy on mi to przyjmie. 26,9, no. No ile? No kurwa sobie chyba jaja robisz. Ale to jest inna waluta. To jest T108. To jest hydro pieniądze. To są. Ale ja i tak potrzebuję C. Kurde. Oj, no, no nie wiedziałem, że on mi da jakieś kurde girdy pieniądze czy coś. To się nie da sprzedać, nie da się. Lipa. Ale o tyle dobrze, że mam jeszcze to żelazo. To żelazo sobie oczywiście przetopimy jeszcze teraz. Widzę, że już powoli powinienem kończyć odcinek, no ale tam było trochę cięć, więc... Może jeszcze źle nie będzie. Żelazo, żelazo. Takiego ringa zrobimy, że... Dobra, i to jeszcze idzie. O, jest wielka sztaba. Prawie 30 kilo. Nie to, żeby coś, ale bardzo mnie to cieszy. To możemy sobie wziąć na razie z boku. A czekajcie jeszcze, właśnie, bo nie sprawdziłem tego. 154. 575. Zobaczymy, czy się opłaca. 575. Oj, ciężkie to jest. Z drugiej strony jeszcze to robię, okej. Pięć, siedem, pięć. Tak dużo daje? No, 630, no trochę daje. Dobra. Zabieram wszystko. Mogłem to złoto sprzedać, no. Teraz żałuję. Ale wiecie co?
W sumie daje to trochę więcej. Daje to trochę więcej, to może byśmy jeszcze sobie porobili więcej tych pierścieni. To tu mamy sztabki. Why not, nie? Mało więcej pracy, a jednak... Chyba się nie dogrzało. I jeszcze ty idziesz. Okej. To już się chyba nagrzało. Dobra. No i 138, no i nie jest źle. Ten szmaragd leży. I pyk. No i kowadło oczywiście musiałem wziąć. Dobra. Weźmiemy jeszcze to. I wszystko chyba, nie? Dobra. Zobaczmy, ile dostajemy za wszystko. Oby nas złodzieje nie oszukali. $833, no nie jest mało. Tu monetka, ile kasy. 911. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grauda, Shira, my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Hydrolii. Trzymajcie się, hej hej.